Dzień dobry. Piątkowy lub sobotni, jeżeli okaże się, że się nie da przesłać, bo nie wiem, jakieś problemy z internetem są od tak naprawdę chyba 2 tygodni. Nie wiem, dlaczego bardzo długo przesyłają się filmiki na kanał YouTube. Ostatnio środowy chyba 16 godzin, więc mam nadzieję, że dzisiejszy się prześle dzisiaj. Ale jeżeli nie, no to będzie jutro, więc piątkowy lub sobotni świat według Beckera, czyli przegląd wydarzeń polskich i światowych. Zacznę od informacji, której pewnie się nie spodziewacie, znaczy no informacje, to wszyscy o tym wiedzą, ale komentarza mojego, ponieważ ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że ja nie oglądam, nie jestem kibicem piłki nożnej, nie oglądam piłki nożnej, ale interesuje się wynikami. No i ostatnio miód na moje serce. Niemcy przegrali z Anglią 0-2. Buta niemiecka została troszeczkę przystrzyżona, tak bym to powiedział. To jedno z bardziej radosnych wydarzeń dla mnie w tym tygodniu. No drugie radosne wydarzenie już z Polski, słuchajcie. Sieczkin Helios, wchodząca w skład grupy Agora, zerwała współpracę z Gazetą Wyborczą. No, piekło po prostu zamarza. O co chodzi? No, prawdopodobnie chodzi o to, że jak zwykle o kasę, dlatego że no, postawa Adama Michnika i Gazety Wyborczej, czyli Jarosława Kurskiego, przypominam, brata Jacka Kurskiego, no oni się fantastycznie ustawili. Zobaczcie, jeden Kurski jest jakby przywódcą wojny medialnej po stronie opozycji, a drugi jest po stronie partii rządzącej. No po prostu lepszej ustawki trudno sobie wyobrazić. Bo że to jest ustawka, to ja już dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości. I słuchajcie, chodzi o to, że no, Agora traci wpływy reklamowe, ponieważ wszystkie firmy państwowe wycofały się z prenumeraty Gazety Wyborczej. Oczywiście nie zamieszczają tam reklam, z tego co wiem, więc no to są kolosalne straty. A Michnik jest straszliwie zacietrzewiony. Nie mogą go odwołać, dopóki nie dokonają jakichś zmian, więc spółka Agora postanowiła dokonać połączenia. Michnik ma taki kontrakt, że dopóki Gazeta Wyborcza będzie takim bytem jak jest, no to on będzie zawsze redaktorem naczelnym. Dopóki się nie wycofa chyba dobrowolnie. I natomiast przy połączeniu, bo Agora wpadła na pomysł, żeby połączyć internetową gazeta.pl z Gazetą Wyborczą i wtedy jakby nadrzędną rolę pełniłaby gazeta.pl, co zdaje się umożliwiłoby zwolnienie Michnika. I on to pewnie wie i dlatego walczy teraz jak lew, ale słuchajcie, właśnie odcięli mu kolejne źródło finansowania, bo padnie kolejny argument, przecież gazeta już jest deficytowa, gdyby nie to, że Soros ich tam dwa lata czy trzy lata temu, no parę lat temu w każdym razie zasilił kwotą kilkunastu chyba milionów dolarów, czy kilkudziesięciu, to już by ich nie było, ale zarząd Helios ustala, czytam komunikat, uchwałę w zasadzie, ustala odstąpienie od wszelkich form współpracy reklamowej, w tym barterowej, aby nie dochodziło do potencjalnych nacisków na Gazetę Wyborczą ze strony Heliosa jako reklamodawcy. Helios tym samym kończy wszelką współpracę informacyjną, promocyjną, wywiady itd. Jednocześnie Helios zaprzestaje wydawania e-kodów do cyfrowych wydań dziennika, które do tej pory dołączano do internetowych biletów kinowych kupionych przez internet. Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, ocenia, że cała sytuacja jest smutna i szkodliwa dla obu stron sporu. No i po prostu, słuchajcie, chłopcy sami sobie zgotowali ten los, rżą się już teraz między sobą. Oczywiście powstał Komitet Obrony Gazety Wyborczej, no, Komitet Obrony Konstytucji, teraz jest Komitet Obrony, Komitet Obrony, jak to było, KOT? A no nieważne, to, słuchajcie, nieistotne. Obrony Demokracji, teraz jest Komitet Obrony Gazety Wyborczej. KOGW. No ale to, słuchajcie, jest miód na moje serce, ale
To już było, cieszę się. Kolejna, słuchajcie, informacja, polityka polska. Podobno, zobaczymy, czy stanie się to faktem. Poseł, była poseł PiS, która niedawno odeszła z PiS, Małgorzata Janowska, ogłosiła, że szykują się kolejne odejścia z PiS, podobno około 20 osób. Ostatnio PiS się ucieszył, ponieważ ja komentowałem niedawno powstanie nowej partii republikańskiej, powiedziałem, że to po prostu jest kwiatek do kożucha, oni powstali po to, żeby tak naprawdę zrobić jakieś tylko wrażenie i no, jak partia, która teoretycznie powstaje nowa partia, która zaprasza na, która się wyłoniła zresztą ze Zjednoczonej Prawicy i zaprasza na swój kongres powstaniowy, założycielski Jarosława Kaczyńskiego. No proszę was. No i już jeden z posłów tak zwanej partii republikańskiej powiedział, że dołącza do klubu PiS znowu, czyli będzie w dalszym ciągu członkiem partii republikańskiej, ale będzie w klubie PiS. Już nie tam w Zjednoczonej Prawicy u Gowina, jak był, tylko bezpośrednio w PiS, więc znowu jest równowaga 230 na 230. Gdyby odeszło kilkunastu posłów w tej chwili z PiS, no to znowuż byłby problem dla PiSu. Mam nadzieję, że te problemy będą się w tej chwili mnożyły jak grzyby po deszczu. Kolejna sprawa z Polski. No, rewolucyjna zmiana. Premier ogłosił start nowego funduszu Polski Ład. No i mówi, że tam pieniądze, 20 miliardów złotych finansowanie inwestycji do 95% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, o ściągalności VAT, to już jest, według mnie to już jest mit kompletny, bo ja naprawdę, słuchajcie, znam się na tym i uważam, że to, co oni opowiadają o ściągalności VAT, to są bzdury po prostu. Aparat ściągania VAT wcale nie jest, kosztuje pewnie porównywalne pieniądze, a ja z tego, co obserwuję i co widzę, to mafie VAT-owskie jak były, tak są i tylko inaczej troszkę działają i są coraz potężniejsze i raczej nie jest w stanie ugryźć ich aparat państwowy w wydaniu takim, jak jest obecnie. Słuchajcie, no i tutaj tak. Spór z Izraelem i USA, poseł PiS nie wyklucza kroku w tył. To jest sąd do rzeczy tego. Chodzi o nową ustawę, zmianę w nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o tam o przedawnienie spraw. Jeżeli decyzja była wydana, to ona się po 30 latach przedawnia i żadnych roszczeń nie może być. No i już poseł PiS, ponieważ Paweł Lisiecki, nie mylić z redaktorem naczelnym Pawłem Lisickim, do rzeczy, bardzo sensownym człowiekiem, no zapowiedział, że no być może cofną się, tak samo jak w przypadku nowelizacji ustawy o IPN. No czemu mnie to nie dziwi, powiedzcie. I chyba nikogo z was też. To na razie to chyba koniec informacji z Polski. No będą troszkę inne jeszcze tam związane z tak zwaną pandemią, ale jeżeli chodzi o politykę, to na razie wiele się znowuż tak nowych rzeczy w polityce polskiej nie dzieje. Natomiast no fatalna rzecz, no socjalistyczny rząd Etiopii dokonał kolejnej masakry. To jest potępienie ze strony patriarchy Etiopii i no słuchajcie, żeby było śmiesznie, socjalistycznym rządem Etiopii kieruje laureat pokojowej Nagrody Nobla. Obama po prostu stał się powodem największej katastrofy, słuchajcie, gospodarczej, ale nie tylko, bo przypominam, że zaraz po otrzymaniu, już tam niedługo po tym, jak otrzymał nagrodę pokojową Nagrodę Nobla, w zasadzie nie wiadomo za co, bo zaraz po tym, jak został prezydentem, to wprowadził wojska amerykańskie do Syrii, które później wycofywał Donald Trump. Nie do końca zdążył, bo Biden ich chyba nie wycofa. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. No i znowuż kilkudziesięciu cywili, no niesamowite akty okrucieństwa, bo tam są takie, wiecie, no tam jest po prostu zwykłe mordowanie, no takie niestety afrykańskie, w bardzo okrutny sposób, no tak jak, myślę, że to tak jak w Rwandzie, czyli po prostu maczety, motyki, żeby oszczędzać kule. No
Przeszło, no fatalne. No. Ponad 70 księży zostało już zamordowanych w masakrach w Tigraju. No, etiopski kościół ortodoksyjny jest po prostu w olbrzymich opałach, a świat oczywiście milczy. Ponieważ dla Unii Europejskiej ważniejsze jest to, że w Polsce powstają tak zwane strefy wolne od LGBT. A to, że tam się morduje ludzi, mają to serdecznie gdzieś. Ponieważ norki, nutrie, wszystko inne jest ważniejsze od życia chrześcijan. No i słuchajcie, tutaj coś, co nie wiem dlaczego, ja sobie zaznaczyłem tą stronę, ale ona już nie istnieje niestety w moim ulubionym do rzeczy. Ponieważ była taka strona, była informacja o tym, że sąd w Portugalii wydał orzeczenie, z którego jednoznacznie wynika, że na COVID w Portugalii zmarły 170 bodajże dwie osoby, a oficjalne dane podają 17 tysięcy osób, które zmarły na COVID. W Portugalii istnieje system ścisłej rejestracji zgonów z aktami zgonów i tak dalej. Sąd, przeglądając te akty zgonów, stwierdził, że wypadków zgonu na COVID jest 170 kilka, czyli 1% tego, co oficjalnie jest podawane. Bo oficjalnie podawane, że zmarło w Portugalii 17 tysięcy osób i to jest powód do wprowadzenia obostrzeń w całym kraju, no i oczywiście w całej Unii Europejskiej, bo tak przypuszczam, jest wszędzie. W Portugalii w wypadkach samochodowych ginie wielokrotnie więcej osób w ciągu roku niż zmarło na COVID w takim razie i nikt nie zakazuje ruchu drogowego. No to jest po prostu, słuchajcie, kompletny dramat. Nie wiem dlaczego w tej chwili, jak klikam na tą stronę, którą miałem zapisaną w pamięci komputera, to pokazuje mi się informacja error 404. Strona nie istnieje. Dlaczego moje do rzeczy zlikwidowało stronę? Nie rozumiem. Ale przypuszczam. No i słuchajcie, bo teraz przechodzę już do takich informacji związanych z COVID, no, które interesują chyba wszystkich, bo to jest jednak temat wiodący, od niestety prześladujący nas od półtora roku. Singapur. Słuchajcie, kraj niebywałego rozwoju gospodarczego, najbardziej czysty kraj na świecie, gdzie przypominam, za rzucenie gumy na chodnik i niedopałka papierosa, tam są chyba grzywny w wysokości kilku tysięcy dolarów, być może 500, ale to i tak jest dużo, ale zdaje się, że już tysiące w tej chwili są. Kraj, który jest zerowo zarządzany przez takiego trochę dyktatora, ale bardzo demokratyczny w tym wszystkim i bardzo sprawnie zarządzany, niesamowicie rozwija się gospodarczo. No taka oaza spokoju i w Azji, w tej takiej Azji, która no nie jest spokojna. Wszystko wokół tam się gdzieś gotuje, a w Singapurze od kilkudziesięciu lat spokój i można tam robić interesy. I teraz słuchajcie, otóż Singapur wprowadza taktykę życia z COVID-em bez kwarantanny, testów i codziennej statystyki. To państwo miasto odniosło jeden z największych na świecie sukcesów w walce z COVID-19. Władze podały, że będą traktować koronawirusa jak inne choroby endemiczne, na przykład grypę. Ogłoszono, że celem nie będzie całkowite wykluczenie zakaźności, a osoby chore nie będą musiały się izolować. Nie będzie także ogłaszania codziennych ilości przypadków zakażeń, ani innych związanych z tym statystyk. Jednak trzeba będzie poddać się testom, aby udać się do sklepu lub iść do pracy. To też jestem w stanie zrozumieć. Władze Singapuru uważają, że teraz jest nowa normalność życia z COVID-em. Bo mówi, że zła wiadomość jest taka, że COVID-19 może nigdy nie odejść. I to jest normalne, bo słuchajcie, koronawirusy nie odchodzą. One mutują, przechodzą i tak dalej. One nie odchodzą. Od kilkudziesięciu, od 60 przeszło lat, są znane, przebadane, istniały zawsze, więc to jest standard naszego życia. No i słuchajcie, no i jeszcze jedno zdanie przeczytam z tego to jest z dziennika z chyba Singapore Daily, Straits Times, przepraszam.
Każdego roku wiele osób zapada na grypę. Przytłaczająca większość wraca do zdrowia bez konieczności hospitalizacji, z niewielką ilością leków lub bez leków. Jednak mniejszość, zwłaszcza osoby starsze cierpiące na choroby współistniejące, może ciężko zachorować, a niektórzy umrzeć. Nie możemy tego wykorzenić, lecz jesteśmy w stanie przemienić pandemię w coś o wiele mniej zagrażającego, jak grypa czy ospa wieczna, i żyć dalej. Nic dodać, nic ująć. Nic tutaj nie ma o przymusowych szczepieniach. Nic nie ma o innych rzeczach. Więc to jest naprawdę dobrze, że znalazło się jedno cywilizowane państwo, które tak do tego podchodzi. I tutaj jeszcze chciałem. No teraz tak, kolejna rzecz. Słuchajcie, Indonezja. Zmarło co najmniej 20 lekarzy w pełni zaszczepionych chińską szczepionką. No po prostu, według mnie to nie ma znaczenia, czy ona jest chińska, czy ona jest rosyjska, czy ona jest amerykańska, czy jest Pfizer, czy Johnson Johnson, czy, no nie, Merck się wycofał, czy AstraZeneca, no wszystko to jest psu na budę po prostu. Psu na budę dosłownie. I nic to kompletnie nie daje nam. Kolejna sprawa związana, słuchajcie, z. O! Izrael szczepił najszybciej na świecie, mimo to przybywa zakażeń wariantem Delta. Mimo jednego z najwyższych wskaźników wyszczepienia społeczeństwa, Izrael zmaga się ze wzrastającą liczbą nowych zakażeń koronawirusem, za które odpowiada wariant Delta. 60% społeczeństwa jest zaszczepionych. I teraz, słuchajcie. Według naukowców nowy wariant jest zdecydowanie bardziej zakaźny niż pozostałe mutacje wirusa. Przypominam, że szczepienie nawet pod pełne nie chroni przed zakażeniem wariantem Delta. Około połowa ogólnej liczby nowych przypadków zakażenia dotyczy osób już zaszczepionych. I słuchajcie, no to jest po prostu, to pokazuje, że to wszystko jest psu na budę. Przypominam, że najnowsze informacje podają, że śmiertelność z tytułu wariantu Delta jest sześciokrotnie większa wśród ludzi zaszczepionych w pełni niż niezaszczepionych. Czyli ludzie zaszczepieni w pełni umierają którzy łapią wariant Delta, a przecież one będą mutowały cały czas, będą się pojawiały nowe, sześciokrotnie częściej umierają. Dlaczego? No bo te cholerne, tak zwane szczepionki obniżają odporność organizmu. Rujnują je wręcz. Także to jest po prostu, no dramat. Po prostu pełny dramat. I to byłoby, jeżeli chodzi o Izrael. Słuchajcie, ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ no tutaj jest coś mnie rozwaliło. Profesor Zembala, no były minister zdrowia w PO, naprawdę wybitny kardiolog. No, człowiek, który przejął po profesorze Relidze klinikę w Zabrzu, no jedną z najlepszych, drugą chyba najlepszą po Ochojcu klinikę kardiologiczną w Polsce. I on mówi, mobilizujemy się tu i teraz do szczepień. I powiedział, że to miara współczesnego patriotyzmu. Czyli słuchajcie, zaszczepienie się, osłabienie odporności organizmu, skazanie się na choroby, na niezdolność do pracy jest przejawem nowego patriotyzmu. No jeżeli tak ma wyglądać patriotyzm według PiS, ale no, Zembala jest w opozycji do PiS, chociaż chwalił tam w zeszłym roku ministra Szumowskiego. No, oni są bliskimi znajomymi zresztą, no, więc trudno, żeby go nie chwalił, bo wszyscy kardiolodzy się dobrze znają, a profesorowie to już bardzo dobrze. To jest jakby naturalne. Chociaż ja mówię, no ja do Łukasza też nie mam żadnych zastrzeżeń. Wycofał się w ostatnim możliwym momencie. Gdyby został do dzisiaj, no to po prostu no, pewnie by nie mógł zostać, bo on mimo wszystko jest zbyt niezależny. Ale dobrze, że się wycofał w ostatnim możliwym momencie. Natomiast no, po Zembali, no tak słuchajcie, że szczepienie jest miarą współczesnego patriotyzmu. Po prostu mówi wszystko o lekarzach. Jak wiecie, jakie jest moje zdanie na temat lekarzy i to się nie zmieni. Tutaj słuchajcie, jeszcze jest taka sprawa.
Pani doktor, pani. A może nie, to zostawię na inny, bo to jest też ciekawa sprawa, to zostawię na inny odcinek. Natomiast ostatnia rzecz tutaj z tym związana, słuchajcie, z tym tematem, to będzie też pani doktor Radkowska. Dzieci nie chorują na COVID-19. Nienormalne jest mówienie, że mają być tarczą dla dorosłych. I to jest sedno sprawy. W Polsce psychiatra dr Katarzyna Radkowska podkreśla, że w Polsce niezgodne z prawem jest prowadzenie eksperymentów na zdrowych dzieciach. Szczepienia są eksperymentem medycznym i poddawanie ich zdrowych dzieci ich szczepieniom jest po prostu zbrodnią. To nie różni się niczym od praktyk, które dr Mengele stosował w Oświęcimiu. Naprawdę. To są mocne słowa, ale ja tak to widzę. Niczym się to nie różni. To są eksperymenty medyczne na dzieciach, na przyszłości narodu. No po prostu PiS naprawdę postradał rozum i chce nas wykończyć. Nie wiem, no realizują jakąś długotrwałą agendę, bo to ja nie wierzę w to, że to nagle się wszystko stało, że nagle po prostu prezes Kaczyński obudził się i stwierdził, że on musi zmienić całkowicie swoją politykę, partię i tak dalej, i kraj. Myślę, że w tej chwili wyszło to, co było przygotowywane od wielu lat, czego ja niestety, uważając się za w miarę inteligentnego i takiego znającego realia życiowe człowieka, nie odczytałem wcześniej. Za co po raz kolejny przepraszam tych, z którymi się kłóciłem, że PiS-owi leży na sercu dobro Polski. To była bardzo dobre maskowanie. Taktycznie po prostu jak zwiadowcy w wojsku. Rewelacyjnie się chłopcy z PC i później z PiS przymaskowali. Teraz wychodzi dopiero, kim oni są naprawdę. Niestety kilkadziesiąt procent Polaków jest zaślepionych w dalszym ciągu i kompletnie dali się kupić za parę groszy i kompletnie nie widzą tego, co się wokół nich dzieje i o co toczy się gra. Ona się toczy o nasz byt narodowy, w tej chwili już nawet o fizyczne przetrwanie. To już nawet nie chodzi o ekonomiczne, bo tu już jesteśmy uzależnieni od Unii po podpisaniu tego niestety planu odbudowy, a w tej chwili walczymy o przetrwanie fizyczne po prostu. To jest niesamowite. W życiu nie myślałem, że do tego dojdzie. Niestety doszło. I teraz słuchajcie. Zmiana frontu. No, mówiłem, że będzie długo dzisiaj. Zmiana frontu, ale ona jest konieczna, słuchajcie, bo... Dzień dobry, Ameryko. Znowuż mi tam ktoś napisze, że jakąś błażeńską albo pajacowatą czapeczkę, a ja swoje wiem. Make America great again, albo jak ja to mówię, make anything great again, czyli uczyńmy wszystko znów wielkim. Nasze życia, nasze rodziny, nasze państwo, czy nasze państwa, czy Polskę i Stany Zjednoczone, bo Rosję mam gdzieś, życzę jej jak najgorzej, Niemcom życzę jak najgorzej, Unii Europejskiej życzę jak najgorzej, w sercu mam dwa państwa, moją ojczyznę z urodzenia Polskę i taką ojczyznę przyszywaną, w której nigdy nie mieszkałem dłużej niż parę tygodni, czyli Stany Zjednoczone. Słuchajcie, odbyło się głosowanie na burmistrza Nowego Jorku i zostało unieważnione, ponieważ znowu, że rozbieżność w głosowaniu, słuchajcie, 135 tysięcy głosów nagle w Nowym Jorku. To jest, wiecie, to jest dużo. Przypominam, że w Pensylwanii Donald Trump przegrał i tak naprawdę przegrał całe wybory z powodu po prostu mniejszej ilości różnicy w głosach. I tam się okazało, że słuchajcie, 130 parę tysięcy głosów, no jakoś dziwnie tam przewaga, słuchajcie, wieczorem ogłoszono, że niejaki Eric Adams, prezydent dzielnicy Brooklyn, wygrał te wybory z 10-procentową przewagą, no i rano się okazało, że stopniała ona do 2 chyba procent, a później zmniejszała się coraz bardziej, no i dopatrzono się tego, że właśnie 135 tysięcy głosów nagle jest więcej niż zgłoszono w noc wyborczą, czyli znowuż dosypano głosów, później to tam unieważniano, słuchajcie, ale
Wyniki wyborów miały być ogłoszone 30 czerwca, w tej chwili już mają być ogłoszone w lipcu. No, powtarza się, słuchajcie, historia. No, pokazuje to, że najbardziej kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu, no kilkadziesiąt lat temu, najbardziej demokratyczny kraj na świecie, no stał się po prostu miejscem, gdzie o wynikach głosowań decydują maherzy po prostu, oszuści. Komputerowi, ale nie tylko, bo tam fizycznie są też dosypywane głosy. I bardzo mi się spodobał tutaj komentarz. Rozbieżność ta wywołała krytyczny komentarz najstarszego syna byłego prezydenta Donalda Trumpa, a niestety byłego Donalda Trumpa juniora, który zasugerował, że rozbieżność w głosowaniu w Nowym Jorku ilustruje potrzebę zadawania trudnych pytań dotyczących uczciwości wyborów. Pozwólcie, wytłumaczcie mi coś. Może stracić 135 tysięcy głosów w samych prawyborach burmistrza Nowego Jorku i kwestionować to, ale jeśli ktoś straci Biały Dom o mniej niż 45 tysięcy głosów w wielu stanach w wyborach prezydenckich, nie możesz zadawać żadnych pytań. Napisał junior na Twitterze i dodał, wydaje się to być uzasadnione, jeśli mieszkasz w Chinach. Ale niestety w Stanach Zjednoczonych okazuje się tak samo. Słuchajcie, no jest ofensywa ewidentnie prezydenta Trumpa, wiec w Ohio, w Wellington w Ohio w zeszłą sobotę. No fantastycznie. Znowu, słuchajcie, poczułem atmosferę i chyba większość ludzi, którzy to oglądała, tych wieców wyborczych, które naprawdę porywały. Ludzie, którzy 6 godzin czekali w kolejce, żeby się tam dostać na wiec, żeby zobaczyć swojego ukochanego prezydenta. No naprawdę, słuchajcie, fantastyczne. No i Trump w szczycie formy, wydaje się rzeczywiście, jak ktoś tam to napisał, szczuplejszy, młodszy, fantastycznie elokwentny. No jak porównamy to z Joe Bidenem szepczącym 178 miliardów dolarów albo 1 800 000 i szczypiącym się za policzki i tak dalej na konferencjach prasowych, no po prostu jakiś pajac kompletny, a nie prezydent najpotężniejszego kraju świata, niegdyś jeszcze, bo chyba jak tak pójdzie dalej, to już niedługo. I tutaj Trump naprawdę zaczął działać, odwiedził także, słuchajcie, granicę meksykańsko-amerykańską w Teksasie, odbył konferencję razem z gubernatorem Teksasu Abbottem. No, to się po prostu zaczyna się uaktywniać. I bardzo dobrze, bo taka jest potrzeba chwili, bo kraj schodzi na psy, niestety. To, co się dzieje na granicy, jest po prostu szokujące. No, dziesiątki tysięcy nielegalnych przybyszy, tak jak Trump to zapowiadał, i tak się dzieje, że gangi będą znowu wkraczały. Najniebezpieczniejsze meksykańskie gangi będą przysyłały swoich morderców, swoich handlarzy po prostu na teren Stanów Zjednoczonych. I tak się dzieje. Tak się niestety dzieje. To jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. Ale oczywiście to te wszystkie wystąpienia i Trumpa, i Abbotta, którzy apelują o domknięcie muru i zamknięcie granic, no spotyka się z kontrofensywą demokratów. No dlaczego? Dlatego, bo to są ich wyborcy. Wszyscy, których wpuszczą nielegalnie do kraju i których zalegalizują, bo tak mają przecież zamiar zrobić, bo już nielegalni mogą głosować w wielu stanach, to są ich wyborcy. Rdzenni Amerykanie głosują w większości na republikanów, ale przewaga nielegalnych jest coraz większa i demokraci tym sobie zapewniają po prostu wygrane w następnych wyborach. Rozmawiałem niedawno z Markiem z Chicago i on mówił, no 90% stanu Illinois to są republikanie tak naprawdę. Wszystkie okoliczne miejscowości wokół, wszystkie mniejsze miejscowości to są republikanie. No a co z tego, jak są dwa duże stany, Springfield i Chicago, gdzie republikanie no, nie dopuszczają, a czy gdzie demokraci nie dopuszczają republikanów, tam są mniejszości etniczne, nielegalni imigranci i tak dalej, i oni tam liczbowo przewyższają resztę stanu i wygrywają przy pomocy właśnie tej maszynki wyborczej wszystkie wybory. I tak niestety dzieje się w Kalifornii, tak się dzieje w Nowym Jorku, tak się dzieje w Pensylwanii. To jest
Czyli mówię, wygląda na to, że tak, rzeczywiście 90-95% terytorium Stanów Zjednoczonych to jest prawica i to są republikanie. Co z tego, kiedy w dużych miastach dominują demokraci, mają taką liczbę głosujących, że mogą robić co chcą, a jeszcze dodatkowo oszukują. Mam nadzieję, że to się ukróci w przyszłym roku. Mam nadzieję, że republikanie dadzą radę przeprowadzić jakiś, stworzą tak jak w Polsce ruch kontroli wyborów i coś z tym robią, bo inaczej będzie bardzo niedobrze dla całego świata. No i taki demokrata z Teksasu, Filemon Vela, Meksykanin zapewne, mówi, że zamiast priorytetowego traktowania Teksańczyków i upewniania się, że rozwijamy naszą gospodarkę i przywracamy ludzi do pracy, gubernator Abbott tworzy cyrk medialny w towarzystwie byłego prezydenta. Narracja o brutalnym i niepewnym regionie przygranicznym jest rażąco fałszywa. Granica nie jest strefą wojny, a mur, za który Abbott i Trump próbują skłonić Teksańczyków, jest nie tylko marnowaniem ich ciężko zarobionych pieniędzy, ale także nieamerykańskim symbolem nienawiści. No pewnie też niedawno przyjechał z Meksyku i został wybrany jako polityk, no pewnie już zalegalizowany, jak jest politykiem. Abbott i gubernator Arizony, Doug Ducey, też republikanin, zaapelowali do 48 innych stanów o wysłanie dodatkowych sił policyjnych do zabezpieczenia granicy, bo przecież ci emigranci wdzierają się na terytorium Stanów Zjednoczonych do Teksasu, ale oni się rozpraszają po całych Stanach Zjednoczonych. No niestety odpowiedziała tylko na to garstka stanów rządzonych przez GOP, czyli republikanów. Także na końcu południowa Dakota, no maleńki stan w porównaniu z Teksasem, 1 300 000 osób. No i słuchajcie, teraz Trump musi robić ofensywę, ponieważ z kolei demokraci przypuszczają atak na niego. Jak mówiłem, Rudemu Giulianiemu zawieszono prawa adwokackie. Człowiekowi, który ma kilkadziesiąt lat praktyki adwokackiej, był najwybitniejszym tak naprawdę w ostatnich 50 chyba latach gubernatorem, burmistrzem Nowego Jorku, przepraszam bardzo. Sidney Powell, też oskarżenia, sprawy sądowe. Mike Lindell, szef Mike Pillow, też po prostu ciągany po sądach przez oszukańczą firmę Dominion Voting System, która jest odpowiedzialna za to olbrzymie, gigantyczne oszustwo wyborcze. No to jest jakiś po prostu dramat. A teraz słuchajcie, prokuratorzy z Nowego Jorku dręczą organizację Trumpa o przestępstwa podatkowe. Trump Organization to jest rodzinna firma Trumpa, która zajmuje się obrotem nieruchomościami i jej tak naprawdę cały majątek, większość majątku zawdzięcza Donald Trump. Została oskarżona o tym, że przez 15 lat oszukują urzędy podatkowe. I to jest nowy jakby agresywny etap w śledztwie, w takim już długotrwałym, od lat prowadzonym śledztwie dotyczącym byłego prezydenta i jego firmy. Prezydent nie został oskarżony, natomiast został oskarżony jego wieloletni zaufany dyrektor finansowy Alan Weisselberg, który oddał się do dyspozycji władz. Oskarża się go o unikanie podatków na około 1 700 000 dolarów. I tam jeszcze jakaś kradzież, oszustwa i tak dalej. Słuchajcie, powiedzmy sobie tak. Przy miliardowych obrotach i miliardowej wartości firmy 1 700 000 podatku to są jakieś śmieszne pieniądze. Słuchajcie, zapewniam was, że wszyscy giganci polskiego biznesu po prostu gdyby ich... zarzuty, które im można byłoby tutaj za unikanie płacenia podatków, to sięgają w miliardy złotych, a nie w miliony dolarów. Niecałe 2 miliony dolarów. Tak to wygląda w świecie wielkich finansów niestety. I to, że ktoś nie płaci czegoś, albo tam jakaś jedna faktura nie tak i tak, to tam naprawdę w tej skali nie ma żadnego znaczenia. Ale po prostu im chodzi o to, żeby zniszczyć imidż Trumpa, bo tak naprawdę jemu nic nie zrobią tutaj z tym, ale chodzi o to, żeby wykazać, zgnoić po prostu, bo to jest najskuteczniejsza niestety metoda. I
I najprawdopodobniej rzeczywiście chodzi o to, żeby po prostu tak zdołować prezesa tego Weisselberga, żeby po prostu on zaczął coś tam mówić na Trumpa i jego rodzinę. Żeby zaczął zeznawać żeby broniąc się, zaczął rzucać oszczerstwa na jego rodzinę. To jest standardowa polityka organów prokuratorskich. No niestety także te oskarżenia już mogą zaszkodzić finansom Trumpa, ponieważ no banki nie lubią takich rzeczy i mogą wystąpić o wypowiedzieć kredyty, a Trump ma olbrzymie niespłacone pożyczki. No jak każda duża firma rzeczywiście. No i słuchajcie teraz tak, no gubernator Pensylwanii Tom Wolf zawetował wprowadzoną to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, że jest poprawka do ustawy wyborczej, że uchwalili nową ustawę wyborczą, która no, rozszerza wymagania dotyczące identyfikacji wyborców, wydłuża termin rejestracji, ogranicza korzystanie ze skrzynek wrzutowych i pozwala urzędnikom hrabstwa przeprowadzać wczesne kontrole w celu no, sprawdzenia kart do głosowania. No, ma to wyeliminować oszustwa wyborcze w stanie, w którym no, ewidentnie zostały dokonane oszustwa wyborcze. To już nie ulega żadnej wątpliwości. I tutaj Wolf powiedział, że zawetował tą ustawę, ponieważ ona, dając w ten sposób jasno do zrozumienia, że nie podpisze ustawy, która stwarza bariery dla głosowania. No, słuchajcie, identyfikacja przy głosowaniu to jest bariera do głosowania, czyli o co chodzi? Znaczy, nie pozwalacie głosować oszustom. Bo z kolei, skoro on wetuje ustawę, która każe okazać się dowodem tożsamości przy głosowaniu, no to po prostu, czyli dopuszcza głosowanie fałszywe. Ludzi, którzy nie mają prawa do głosowania. Czyli gubernator stanu staje w obronie oszustw wyborczych. No to jasno pokazuje, jak potwierdza te wszystkie oskarżenia o zafałszowanie wyborów. W Pensylwanii, ale nie tylko. On broni oszustw wyborczych. No to jest po prostu jakiś dramat kompletny. Większość mieszkańców Pensylwanii popiera te wybory, bo oczywiście większość mieszkańców Pensylwanii to są republikanie, oprócz Filadelfii i tam jeszcze dwóch czy trzech innych demokratycznych, dużych, większych liczbowo niestety ośrodków. I słuchajcie, tak jak powiedział szef tej grupy republikańskiej, która zgłosiła tą ustawę, wymagania dotyczące legitymacji wyborczej to zdroworozsądkowy pierwszy krok do ochrony naszych wyborów. Popiera to 74% wyborców z Pensylwanii. No słuchajcie, no to jest oczywiste. No wyobraźcie sobie, no przecież to jest naturalne w Polsce. No idziesz, podpisujesz listę wyborczą, na którą wcześniej jesteś wprowadzony jako mieszkaniec i identyfikujesz się dowodem osobistym. Lub jakimś innym dokumentem, paszportem, nie wiem. To jest naturalne, przecież to o czym my w ogóle mówimy. Natomiast w Stanach nie, tam nie wolno. Nie wolno wymagać może przyjść obojętnie, nie wiem, za białego może przyjść czarnoskóry, podpisać się, po prostu wyjść i nikt nie ma prawa go spytać, czy on jest naprawdę tym, a nie innym człowiekiem. No na miły Bóg. I słuchaj, takie ruchy są prowadzone w całych Stanach, ale niestety demokraci skutecznie jak na razie to blokują. Tłumacząc, że oczywiście to są próby republikańskie, żeby odebrać głos mniejszościom. O dziwo, większość latynosów w zeszłym roku głosowało na prezydenta Trumpa, więc myślę, że nie ma nic przeciwko temu. No i teraz słuchajcie, w Pensylwanii, ta sama Pensylwania, ma zostać wprowadzony podatek w wysokości 5 centów od kuli jako część ustawodawstwa, które ma wprowadzić, które zaproponuje dwóch demokratów z Izby Stanowej, Manny Guzman i Stephen Kinsey. No i słuchajcie, to jest oceniane przez republikanów jako pierwszy krok na drodze do kontroli i ograniczenia prawa do posiadania broni. Oczywiście dostarczyłoby policji, która nie będzie mogła się zajmować, bo i tak jej chcą ochronić fundusze, nie będzie się mogła zajmować łapaniem przestępców, tylko kontrolowaniem, nie wiem, sprawdzaniem liczenia amunicji, kontrolowaniem numerów seryjnych i tak dalej. No jakaś bzdura totalna, ale no demokraci, no widzimy po Bidenie, co tam się dzieje, są
kompletnie oderwani od życia, ponieważ oni sobie nie zdają z tego sprawy, że jeżeli doprowadzą do końca ten swój plan destabilizacji Stanów Zjednoczonych, to prędzej czy później dostaną rykoszetem. Bo to nie jest tak, jak wprowadzą to, co wprowadzili, bo bandyci, którzy się rozpanoszą w Stanach Zjednoczonych i bezkarna Antifa, bezkarna BLM nie będzie w końcu wybierała republikanin demokrata, tylko będzie atakowała droższe domy i to, że będą w nich mieszkali demokraci, naprawdę im nie przeszkodzi. Bandytom jest siara w nocy, oni okradają republikanów czy demokratów, czy mordują, gwałcą republikanów czy demokratów. Co to dla nich za różnica? Prędzej czy później do tego dojdzie. I sami sobie chcą zgotować ten los. No i teraz słuchajcie, znowuż podatnicy z Kalifornii będą wkrótce opłacać rachunki za opiekę zdrowotną dla starszych nielegalnych imigrantów w ramach niedawno zatwierdzonego budżetu stanowego. No słuchajcie, to jest niesamowite. Czyli przyjeżdżają nielegalni imigranci, którzy często nigdy tam nawet dnia nie przepracowali i ciężko pracujący Amerykanie mają na nich płacić. Nie dosyć, że w Kalifornii są najwyższe podatki, najwyższe ceny energii. No, najbardziej zielony kraj w Stanach Zjednoczonych, jeden chyba na świecie w ogóle w tej chwili. Najwyższe ceny wody, najwyższe ceny energii, najwyższe podatki od wszystkiego. Największa ilość bezdomnych przy okazji, największa ilość nielegalnych imigrantów chyba i teraz ta reszta tych jeszcze ciężko pracujących Amerykanów ma płacić na tego. No słuchajcie, ten kraj się wyludni, ten stan się wyludni, zostaną tam tylko sami bezdomni i rządzący demokraci. No i wtedy będą łupieni przez tych, bo nikt nie będzie w stanie już na nich zapracować, bo tych pieniędzy nie będzie. Dojdzie do tego też, że przemysł filmowy się będzie musiał wynieść, no. Myślę, że Ellis z Oracle wiedział, co robi, wynosząc się z Kalifornii do Teksasu, chociaż ja też mam nadzieję, że podskórnie tam jeszcze chodziło o coś innego, o to, co mówiłem, że o budowę infrastruktury niezależnej od internetowej, niezależnej od lewactwa. Mam taką nadzieję. I słuchajcie, tutaj jest sympatyczna dobra informacja, że łącznie 130 krajów zgodziło się na plan, w którym międzynarodowe korporacje płaciłyby stawki podatkowe w wysokości co najmniej 50% niezależnie od miejsca, w którym działają. Szacuje się, że to około 150 miliardów dolarów dodatkowych dochodów każdego roku dla państw, w których one tam działają. I podpisały to także, jakby podpisały, wspierają to także Chiny, Rosja, Indie i no, tylko kraje podatkowe takie jak Irlandia i Karaibskie niektóre nie podpisały umowy, co może ją osłabić, ale zobaczcie, Irlandia jest w Unii Europejskiej, jest rajem podatkowym, ma gdzieś to, że po prostu tam u niej unikają podatków. Estonia trochę podobnie, ja nie rozumiem, Polska tylko po prostu chce być świętsza od papieża, chociaż ma największe możliwości, bo 38-milionowy kraj, naprawdę, gdybyśmy zrobili tutaj raj podatkowy, to po prostu nie patrząc na całą Unię Europejską, no moglibyśmy mieć gdzieś ich wszystkie pseudodotacje, do których dopłacamy. No i tutaj słuchajcie, chyba to jest... No, też smutna w sumie informacja, bo okazuje się, że 3,5 miliona Amerykanów nadal korzysta z zasiłków dla bezrobotnych, mimo że ta liczba troszkę spadła znacznie wobec takiego pandemicznego minimum, ale z kolei wzrosła o 100 tysięcy bodajże w stosunku do ubiegłego miesiąca. I najgorsze jest to, że te zasiłki socjalne, one są na tyle wysokie, że ludzie nie chcą pracować i jest problem taki, że tutaj, coraz większy kryzys na rynku pracy. Ekonomiści twierdzą, że oprócz federalnego programu bezrobocia innymi przyczynami kryzysu na rynku pracy są
No, przepraszam, tutaj chodzi o to, że ekonomiści twierdzą, że ludzi nie opłaca się pracować. I dlatego jest niedobór siły roboczej, który hamuje ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, ponieważ zasiłek utrzymuje pracowników w domu, a firmy mają za mało pracowników w pracy, nie mogą pozyskać. No jak słuchajcie, jak mam dostać powiedzmy 2000 dolarów za pracę albo 1200 czy 1500 za siedzenie w domu, no to większość normalnych ludzi wybiera siedzenie w domu. Znaczy, taki, no, może nie tych najbardziej energicznych, bo ja bym na przykład nie chciał siedzieć w domu, ale przeciętnych, źle powiedziałem, przeciętnych ludzi, nienormalnych. Większość przeciętnych ludzi wybierze siedzenie w domu. Standard. I słuchajcie, to nakłada się na, ponieważ Biały Dom cały czas mówi, że trzeba płacić więcej pracownikom, podwyższać pensje i tak dalej, ale tak naprawdę następuje coraz większa inflacja płac, czyli oni chcą podnosić płace, ale płace dają coraz mniej, ponieważ to wszystko, te działania rządu Bidena powodują nieustanny wzrost firm. Ceny mleka, ceny mięsa, wieprzowiny, no idą w górę bardzo mocno, a słuchajcie, odzież, a samochody, no benzyna, słuchajcie, no w trakcie kadencji dolara galon benzyny kosztował poniżej 2 dolara, 2 dolarów w końcówce. W tej chwili dochodzi do 4. W ciągu pół roku 100% wzrost ceny paliwa praktycznie. No przecież to jest jakiś dramat. I to wszystko nakręca, słuchajcie, też i inflację. Jeszcze tutaj, no to nie jest akurat związane ze Stanami, ale z wolnością gospodarczą, bo nie, słuchajcie, dobrze, to już w następnym odcinku, może w jakimś specjalnym. Ja dzisiaj jeszcze chciałem powiedzieć o stuleciu Komunistycznej Partii Chin, zestawiając dwa artykuły. Taki krótki artykuł z New York Timesa, który tam gloryfikuje postęp gospodarczy Chin i tak dalej. I artykuł z Epoch Times, który pisze o 100 latach zbrodni ludobójstwa w Chinach, ale to jest na tyle poważny temat, długi, że zrobię oddzielny odcinek. Nie wiem, może zrobię jutro, może ukaże się, może będzie jako drugi odcinek w poniedziałek, może we wtorek. W każdym razie w najbliższych dniach nagram odcinek poświęcony stuleciu Komunistycznej Partii Chin, bo to jest niezwykle ważny w dzisiejszych czasach temat, bo nawet w Polsce rośnie liczba, nie wiem, zwolenników Chin, nie wiem, no to ludzi, którzy po prostu stawiają nam Chiny za wzór i chcieliby dać się podporządkować Chinom i namawiają na przykład do rezygnacji ze ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, której w tej chwili tak naprawdę nie ma, no bo Biden to wszystko zawiesił, i do współpracy z Rosją i Chinami. No to są ludzie, którzy mają nie po kolei w głowie, no tak naprawdę są agentami wpływu. Oczywiście zaraz ktoś napisze, że ja jestem agentem wpływu amerykańskiego, ale ja z tego się spokojnie wybronię. Więc ten artykuł tutaj o takim wybitnym specjaliście medialnym, który został zbanowany przez Facebooka, też zostawię już na inny czas. No i chciałem zakończyć takim, słuchajcie, optymistycznym akcentem, ponieważ w hrabstwie Loudoun w stanie Washington, Virginia, przepraszam bardzo, powstał ruch rodziców i wychowawców zjednoczony przeciwko szkołom nauczającym krytycznej teorii rasowej i filozofii, która dzieli jednostki na grupy prześladowców i ofiary w oparciu o ich rasę. I to jest bardzo sensowne, i to jest taka wypowiedź Michaela Rivery, ojca dwójki dzieci, który opowiada się przeciwko tej krytycznej teorii rasowej. On mówi tak, że im bardziej zagłębia się w rzeczywiste pisma uniwersyteckiej krytycznej teorii ras, jestem coraz bardziej zaniepokojony i przerażony, ponieważ wydaje się, że nie ma żadnego punktu, w którym zakończyłaby się możliwość odbywania pokuty za bycie ciemiężcą. I to wszystko burzy konstrukcje społeczne, edukację, całkowicie rozwala system. I
jest niedopuszczalne i cieszę się, że taki ruch jest. I słuchajcie, jeszcze no niestety, znaczy też na szczęście Republikanie zaczynają mocno bronić, słuchajcie, ruchów pro-life, ponieważ no Biden usiłuje, nominalny katolik, tak samo jak Mitt Romney i Mitch Mitchell są nominalnymi republikanami, tak samo Biden jest nominalnym, deklaratywnym katolikiem. Niestety w przyszłorocznym budżecie obciął poprawkę pro-life i teraz republikanie próbują to odkręcić, ponieważ no jest to po prostu dramatycznie niezgodne z tym, co powinno być. I jeszcze słuchajcie, absolutnie na jeszcze później będzie, nie całkiem na koniec, no mówiłem, że będzie długo. Ważne przemówienie, słuchajcie, Teda Cruza, który senatora z Teksasu, republikańskiego konserwatysty, który przypominam był w 2016 roku kontrkandydatem do fotela, do nominacji prezydenckiej z ramienia partii republikańskiej przeciwko Donaldowi Trumpowi. Na konferencji Koalicji Wiary i Wolności Ted Cruz powiedział, że nadchodzi przebudzenie. I to jest bardzo istotne, no bo komentatorzy konserwatyści często twierdzą, że następuje koniec Ameryki. Nieunikniony zalew lewicowych wartości. Ja się z tym nie zgadzam, podobnie jak Ted Cruz. Aczkolwiek trochę zostałem podłamany, słuchajcie, wynikami wyborów, bo ja, jak wiecie, byłem do końca, uważałem, że Amerykanie powstaną i staną za swoim prezydentem. Stało się inaczej. I to się już nie zmieni. Natomiast może rzeczywiście zmieni się coś wcześniej, niż nam się wydaje, dlatego że no, republikanie i obywatele i wyborcy republikańscy widzą, co się dzieje. I tutaj właśnie Cruz wygłosił taką, jak to określają, płomienną przemowę na tej konferencji Droga do Większości na Stowarzyszenia Koalicji Wiary i Wolności, Five and Freedom Coalition. To było bardzo, bardzo istotne i fantastyczne. I słuchajcie, on powiedział to, co wszyscy wiemy. To, co mówią wszyscy ci, którzy kochają Stany Zjednoczone. Ameryka jest wspaniała. Niech Bóg błogosławi wiarę i wolność. I powiedział tak. Zamierzam popełniać radykalne czyny. Powiem prawdę. I ja przytoczę fragment dłuższy, bo to jest istotne. Jego przemówienia. To jest takie orędzie pochwalne podstawowych wartości. Ameryka jest wspaniała. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba było rzeczą, dobrą rzeczą. George Washington był amerykańskim bohaterem. Thomas Jefferson był amerykańskim bohaterem. Abraham Lincoln był amerykańskim bohaterem. Nasi ojcowie założyciele byli niezwykłymi patriotami. Ameryka była siłą dobra na świecie. Powinniśmy opowiedzieć się za naszym hymnem narodowym. Policjanci zapewniają nam bezpieczeństwo. Małżeństwo jest świętym przymierzem przed Bogiem. Nienarodzone dziecko to dziecko. Dzieci radzą sobie najlepiej, gdy są wychowywane przez matkę i ojca. Izrael jest naszym przyjacielem. Wirus Wuhan pochodzi z Wuhan. Jest różnica między chłopcami a dziewczętami. Wyliczał Cruz, wskazując, że jeszcze kilka lat temu wygłoszenie podobnych poglądów nie byłoby aż tak napiętnowane, jak będzie na pewno dzisiaj. I powiedział tak. Drzemiący Kościół musi się obudzić. Zacząć głosić Ewangelię wobec rzeczywistych i palących problemów. I to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo istotne. Czasami wychodzi z trudnym, też wspomniał aktywną działalność swojego ojca, czasami wychodzi z trudnym przesłaniem, w którym mówi, że patrzymy na 62 miliony nienarodzonych dzieci, które straciły życie. Patrzymy, jak nasze wartości są odrzucane. A przesłanie, jakie głosi mój ojciec, brzmi: nikt nie ponosi za to większej odpowiedzialności niż pastorzy w Ameryce, którzy chowają się za kazalnicą, którzy mówią: no wiesz, Biblia nie mówi nic o życiu, Biblia nie mówi nic o małżeństwie, Biblia nie mówi nic o rasie, wolności czy równości, mówił Cruz, on jest synem pastora. I zdaniem Teda Cruza życie publiczne w Ameryce jest coraz bardziej opanowane przez radykalną lewicę. Kontrolują fale radiowe, kontrolują media, kontrolują dziennikarstwo, kontrolują edukację, kontrolują Hollywood, kontrolują kulturę, próbują nam powiedzieć: nikt inny nie myśli tak jak wy. Po prostu wróćcie do domu, wycofajcie się, ukryjcie, zrezygnujcie z Ameryki. To my jesteśmy na fali wznoszącej.
Jednocześnie jednak, jak przekonywał republikański polityk, bo to już jest komentarz, większość, pozbawiona głosu większość normalnych Amerykanów jest przywiązana do wartości chrześcijańskich, konserwatywnych. I teraz znowu jego cytat z niego. Patrioci w całej Ameryce, którzy kochają nasz naród, którzy odrzucają śmierdzący stos kłamstw, które sprzedaje lewica, musimy się obudzić, musimy nabrać energii, musimy się zaangażować i powiem wam, możemy wygrać, wygramy. Pozwólcie, że powiem to teraz. Jeśli mamy odeprzeć powstający atak, to wszyscy musimy się obudzić. Jesteśmy tu, żeby zapewnić was, że nadchodzi poranek. Wierzę, że uratujemy nasz naród. Kolejną rzeczą jest to, byśmy byli w pełni zaangażowani w każdej uncji. Musimy zaczynać każdy poranek na kolanach w modlitwie za nasz naród, abyśmy mogli spędzić dni stojąc i mówiąc prawdę, że Ameryka jest wspaniała, że wolność ma znaczenie, że wiara ma znaczenie, że odzyskamy nasz naród, że będziemy bronić Ameryki. Nadchodzi przebudzenie, Boże błogosław Amerykę. No, jak zwykle się wzruszyłem w takich sytuacjach. Słuchajcie, dokładnie tak samo jest w Polsce. Dokładnie to samo. Nie ma nic. Prawica musi się obudzić. Wierzący muszą powiedzieć sobie tak. PiS nie jest partią, która reprezentuje wierzących. Niestety Kościół katolicki w większości nie reprezentuje w tej chwili pod kierunkiem, pod przywództwem Franciszka, nie reprezentuje prawdziwie wierzących. PiS jest partią lewicową, Kościół Franciszka jest kościołem lewicowym, sprzecznym z Kościołem Bożym, sprzecznym z tym, co jest w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie. I naszym zadaniem jest przekazywać to dzieciom, przekazywać to młodym pokoleniom i stanąć przeciwko kłamstwu w prawdzie, tak, żeby zmienić to, co jest w tej chwili. Plusem jest w tej chwili to, jedyny plus, który bym zaliczył na, żeby już nie kończyć tak, ale chociaż chciałbym zakończyć takim akcentem, ale niezwykle istotną sprawą jest to, jedna dobra rzecz, która, słuchajcie, się stała, którą zrobił PiS. Ja jeszcze nie znam dokładnie, słuchajcie, szczegółów, ale jedną dobrą rzecz zdaje się wprowadza, przeprowadzenie przez Sejm ustawy zakrzewskich dotyczących zmian w edukacji i rozszerzenie dostępu do edukacji domowej. W sytuacji, kiedy uniwersytety, kiedy szkoły podstawowe i szkoły średnie są przejęte przez lewacką propagandę, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wziąć edukację naszych dzieci w swoje ręce. Ja już niestety nie do końca dam radę to zrobić, bo dwójka moich dzieci jest dorosła, a młodsze niedługo będzie kończyło szkołę średnią, za 2 lata, ale robię co mogę, żeby tutaj szczepić. Chociaż z trudem, przyznaję, bo odpuściłem te najważniejsze lata w szkole podstawowej i to się mści, ale ja wierzę, że z Bożą pomocą uda się tego dokonać. Ale właśnie ustawa o edukacji domowej jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. Słuchajcie, moi drodzy, to wszystko mam nadzieję, że wytrzymacie z długością tego odcinka, ale to tak jak tydzień nie robię przeglądu wydarzeń politycznych, to się zbiera. Oczywiście nie ma tutaj takiej bieżączki, ale są ważne sprawy, tak mi się wydaje. Czekam na wasze komentarze, sapki, łapki, donatki, jak to ostatnio piszę. Wspomożenie kanału, bardzo istotna sprawa. Moi kochani, do zobaczenia. Jutro nie będzie live'u. Następny pewnie będzie dopiero za 2 tygodnie, w połowie lipca. Lub no może będzie wcześniej, zobaczymy. Na razie się nie zapowiada. Na pewno w poniedziałek myśląca trzcina. Może wcześniej pokaże się lub równolegle filmik dotyczący stulecia Komunistycznej Partii Chin. Do usłyszenia, do zobaczenia.